W sobotę siatkarki Krze SMS przegrały 0-3 z faworyzowaną Tomasowią Tomaszów Lubelski. Dla Ostrowczanek była to piąta ligowa porażka z rzędu. Mimo że w pierwszym secie liderujące w tabeli zawodniczki z Tomaszowa Lubelskiego prowadziły 19-13, to Ostrowczanki pokazały charakter i doprowadziły do stanu 21-20. W końcówce lepsza okazała się Tomasowia, wygrywając 26-24. Dwie pozostałe partie wyglądały podobnie. Podopieczne Stanisława Kaniewskiego utrzymywały jedną, dwu lub trzypunktową przewagę, aby w końcówce przejąć inicjatywę i wygrywać sety odpowiednio do 20 i 18. Drużyna trenera Piotra Brodawki po 8 kolejkach zajmuje 7 miejsce w tabeli. W kolejnym meczu we własnej hali podejmie wicelidera drugoligowych zmagań Silesię Wolej Mysłowice.